Jak zbudować mocną stronę korzystając z Talento Activator? 5 konkretnych porad. Instytut Gallupa mówi, że mocna strona to talent, w który zainwestowano. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o 5 moich pomysłach na to, jak zainwestować Talent Activator, aby zbudować z niego mocną stronę. Pomysł numer 1. Ćwiczenie uważności. Ćwiczenie uważności jest bardzo fajnym rzeczą dla każdej osoby, niezależnie od talentu, natomiast jest zwłaszcza dobre dla talentu aktywator. Talent aktywator szybko rozpoczyna działanie. Jeżeli mamy uważność zbudowaną, mamy umiejętność, świadomość tego, że coś robimy i dlaczego to robimy, to możemy zdecydować, czy naprawdę chcemy to robić. Więc ćwiczenie uważności poprzez medytację, różne inne praktyki, o których tu dzisiaj nie będę mówił, pomaga zauważać, kiedy aktywujemy i czy na pewno chcemy to aktywować. Numer 2. Określenie warunku sukcesu. Kiedy coś zaczynamy, to warto wiedzieć, kiedy sprawdzę, czy to coś, co zacząłem, jest tym, co chciałem osiągnąć. I tutaj warto umieć zadać sobie pytanie. Ok, zaczynam coś i jak długo będę to robił, zanim sprawdzę, czy to jest to właściwe coś. Jak to zrobić? Bardzo polecam przetestować książkę Metoda Lean Startup, która jest właśnie o tym, jak zaczynać, jak budować warunki sprawdzania, jak się uczyć z tego. Myślę, że można też skorzystać z takiej techniki określenia warunków końcowych, z metodyki Scrum, czyli takiej metodyki prowadzenia projektów, która się nazywa Definition of Done. Definicja tego, kiedy to jest zrobione. Dwie małe, proste rzeczy, które się można nauczyć, żeby pomóc swojemu aktywatorowi być bardziej dojrzałemu. Trzeci pomysł, nauczyć się dzielić wszystkie zadania na mniejsze zadania. Kiedy umiemy powiedzieć, ok, to jest moje duże zadanie, mój pierwszy krok jest taki, 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 to możemy wykorzystać aktywatora, żeby ten pierwszy krok zrobić i po tym pierwszym kroku zobaczyć, czy dalej chcemy robić drugi, trzeci krok. Umiejętność dekompozycji dużych zadań, dużych projektów na małe kroki jest świetną umiejętnością dla talentu aktywator. Pomysł numer 4. Napisać sobie jedno lub dwa pytania, które będziecie sobie zadawać zawsze przed rozpoczęciem akcji. Takie pytania, które pozwolą Wam sprawdzić, dlaczego to robicie, z kim to chcecie robić, jaki efekt będzie. Takie pytanie ugruntowujące. Bardzo pomocne razem z uważnością, o której mówiliśmy w punkcie pierwszym, pozwalające zastanowić się i chwileczkę zatrzymać takie w przenośni usiądnięcie na rękach, zanim zaczniemy działać. Prosta sprawa, jeżeli to będą proste pytania, stałe, które będziecie pamiętać, będzie Wam łatwiej wykorzystywać aktywatora jeszcze bardziej efektywnie. Numer 5. Może nie bardzo wprost przychodzący pomysł, ale bardzo przydatny dla aktywatora, nauczyć się delegować. Aktywatorzy są świetni w rozpoczynaniu akcji, ale nie mają już tej wytrwałości, często w zależności od oczywiście innych talentów, żeby dokończać tę akcję. Bardzo fajnym pomysłem jest nauczyć się delegować. Rozpoczynać akcję i wiedzieć komu, w jaki sposób przekazać do dokończenia, jeżeli uważamy, że dalej warto nad tym pracować. To jest przydatne zwłaszcza w zespołach, jeżeli mamy taką rolę, gdzie jesteśmy odpowiedzialni za rozpoczynanie. Jest kilka modeli delegowania, warto sobie o nich poczytać. To tyle o aktywatorze. Proste 5 porad obszarów, które warto sprawdzić, może sprawią, że Wasz aktywator będzie bardziej w obszarze mocnej strony, bo w ten sposób zainwestujecie swój talent. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o aktywatorze, w notatkach do tego nagrania jest link do strony, gdzie są zebrane wszystkie materiały. Dzięki i powodzenia w budowaniu mocnej strony z aktywatora.